Dzień dobry, drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skull of Dragons, odcinek 7 z Expansion Packa Rise of Stormheart, chyba tak to się nazywa. Czyli nie sprawdziłem sobie porządnie, ale chyba tak. Moi drodzy, szukam jakiegoś smoka tutaj na zmianę, ale to chyba, że tego Skrilla sobie wezmę, Herkulesa. Moi drodzy, znajdujemy się przy Hederce i musimy sobie tutaj zobaczyć, jakąś mamy rozwiązanie Grimory. Musimy kliknąć na zbicza czasła Hedery, czyli... czekajcie... Szpizrutę. W szkole no i przeszukać jej siodła, znaczy bagaże, nie, torby przy siodle. Moi drodzy, co my tutaj mamy? Musimy sprawdzić, czy potrójny czas jest naprawdę zainfekowany jadem Grimory, czy jest czy jest to coś całkiem nowego. Na szczęście możemy użyć a new invention, nie wiem co to jest, ale mikroskopu, który pozwoli nam prześwietlić tą ślinę z toksyn. I ona posiada lens, no to soczewki w bagażach koło siodła na szpizruty. Czy możemy odnaleźć ją i kliknąć i zdobyć te soczewki? Zaraz zobaczymy, co to będzie. Nic nie będzie. Nawet nie chcę wiedzieć, gdzie tą szpizrutę wysłali. A tam, no tak, oczywiście. No już przysiądź. Wcale nie widzę, że miał jakieś siodło, ale mamy jakąś soczewkę. To jest soczewka, czy to jest na pewno soczewka? Powinniśmy to pokazać w szkawce i żeby ją stwierdził, co to jest. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, czy to dobrze przetłumaczyłem, natomiast zaraz sprawdzimy, czy szkawka nas wyprowadzi z błędu, czy też nie. Bach, no ziemię. Wow, mój. Powinna działać perfekcyjnie. W mikroskopie, moi drodzy. Oczywiście tutaj soczewka, no to jest tam tym kawałkiem szkła. Miesza z tym pewnie skupiające światło. No tak mi się wydaje, że tutaj będzie. Myślę, że możemy to... I powiększy obraz ponad 400-krotnie, z tego co widzę. No, myślę, że... Jeśli potrójniczy jest naprawdę zainfekowany trucizną Grimory, powinniśmy to zobaczyć. Powinniśmy możliwość zobaczenia tego. Co my tutaj mamy? Że te toksyny powinny się nam pokazać w ślinie, ponieważ te kawałki. Nie wiem, tylko te toksyn partisles. Że, nie wiem, elementy tych toksyn, nie wiem, no, cząsteczki, nie wiem, cokolwiek, nie wiem, co mam powiedzieć w tym momencie, powinny się rozprzestrzeniać po ciele tego potrójnego ciosa. Z partice to może tu chodzi o jakieś molekuły? Albo atomy? Nie wiem, moi drodzy. Tutaj oczywiście czkawka robi wyłód, że wszystko na świecie, wszystko powietrze jest właśnie z nich wytworzone. Jeśli mój smok będzie leciał, no to oczywiście nasze skrzydła mojego smoka będą otaczały te wszystkie... No dobrze mówiłem, że molekuły i atomy. No to widzicie. Tylko, że partice są większymi cząsteczkami, moi drodzy. Są stworzone z molekuł i z atomów. Dobra, moi drodzy. Musimy się udać na Clubhouse. Na krawędź, abyśmy nie mogli iść do laboratorium. Oczywiście Clubhouse będzie mi się ładował, no bo jakbyż to inaczej. Udajemy się, jajo potrójnego ciosa oczywiście jest. I śmigamy i bach. Dobra, no i musi się oczywiście załadować. A nawet szybko idzie, to nie będzie tak źle. A, no fajnie. Fajnie, że mamy... No, taki widok jaki jest. No niechaj... Niech będzie, bo niestety nie mogę sobie przybliżyć. Nawet ładny ten klapał, dawno tu nie byłem.
Dobra, oddajmy tą soczewkę Hederce. Bardzo nam serdecznie podziękowała. Mamy ostatni kawałek. I możemy naprawdę zobaczyć, co będzie tutaj, o co będzie tutaj chodziło. Wszystko, co żyje, ptaki, insekty, smoki, są stworzone z milionów, milionów, nie wiem, cels, Boże, co to znowu będzie? Pewnie jakieś tkanki albo coś takiego. Jakieś komórki, o, może tak. Dobra, pomijmy to. Dobra. Ślina potrójnego ciosa powinna być czysta. Nie wiem, pozbawiona koloru, moi drodzy. No i jeśli będzie. Będzie ta toksyna Grimory, no to coś tam zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy. Klikamy na mikroskop i patrzymy. Ja tak w ogóle mam ochotę iść spać. A moi drodzy, mamy coś tutaj w ślinie. Jakieś robaczki. Jakieś malutkie atomiki, które nas będą denerwować tutaj. Toksyny mają kolor zielony. To wygląda na, ale ona nie wierzy, że to jest możliwe, jak to się stało. Ma teorię jednak, że potrzebujemy zrobić mały research do jego hipotezy. Oczywiście ja będę coś musiał... Nie wiem, co dostałem, nawet nie chcę wiedzieć. Moi drodzy, to wygląda na truciznę pochodzącą z góry pewnego smoka, która została zaatakowana przez Grimorę? Kliknijmy na teleskop, zobaczmy jeszcze raz, co to jest. Może zobaczymy małe te ribelki. No nie wiem, no widzę dalej te robaczki takie. Śmieszne bakteryjki. I toksyna przestała być już aktywna w tym przypadku. Nie wiem, czy tutaj chodzi, że coś tutaj smocza skóra sobie radzi z tymi toksynami. Tak wygląda na to. Dobra, zafajkujmy. To brzmi naprawdę przerażająco. Jeśli to jest trucizna Venomy, może Grimory, to możemy ciągle to zneutralizować. Możemy użyć soli, żeby to zneutralizować. Nie wiem, idziemy, moi drodzy. Zaraz zobaczymy, co jest grane. Tylko dlatego, że muszę wychodzić i wchodzić cały czas. Ale to jest bardzo zabawne, że o wszystko się pytają czkawki. Bez czkawki tutaj się nic nie obędzie, nikt tutaj w żaden sposób nie jest decyzyjny. Kliknijmy. Co on tam? Zadał nam jeden ten kanisterek. Można zapakowali w to jakiś gaz od Flamethrowera. Aha, dobra, moi drodzy, przecież to jest ten. Ta wydzielina, którą Marazmor wytwarza do paraliżowania przeciwnika i powinno sparaliżować potrójnego ciosa na chwilę. Lud Flightmara na wyspie Szponiaków. Znowu będę rzucany z mapy na mapę, moi drodzy. Tego, co oczywiście mogę wam powiedzieć, to ten smok, który był w ostatnim expansion packu. Czekajcie. No w ostatnim. Flame Looper to znowu miał toksyczny ogon. Jak ogon odpadł, to znowu toksyny były i tam Sączysmarka trochę poraziło. Sączysmarka również kiedyś poraziło... Toksyny, no może nie, ta wydzielina Marazmora. To, co wytwarza Marazmor, również go poraziło. Były takie misje. Także gdybyście chcieli, to na pewno na nie traficie. Muzykę słyszę, wyspy nie widzę. Słyszę, że gdzieś mam konika polnego w pokoju. Naprawdę, muszę go znaleźć i zrobić mu eksmisję. Moi drodzy, chciałbym się dostać na wyspę Szponiaczku, może by to troszeczkę szybciej przeszło. Każe jak się zatnie na siódmej misji. To będzie bardzo ciekawe. Dobra, moi drodzy, wracamy po krótkiej przerwie.
Moi drodzy, wracamy po krótkiej przerwie, a przerwa trwa dokładnie cały dzień, muszę wam powiedzieć. Znajdujemy się oczywiście na wyspie Szpaniaczku, musimy troszeczkę tego lodu marazmora sobie, powiedzmy, odrąbać tutaj. Żebyśmy mogli... A gdzie ten kawałek odleciał? Nie widziałem, że on gdzieś to odleciał. Ej, no czekajcie, bo jakiś tutaj numer się zaczyna dziać. I to bardzo ciekawy. Chyba, że spróbuję zmienić lokalizację i z powrotem się wrócić. Może gdzieś ten kawałek będzie. Może to śmiechu warte, żebym coś odciupał i żeby mi to coś uciekło. Widziałem, jak odskakuje to gdzieś do boku. Zaraz zobaczymy, gdzie to będzie. To jak mi się zatnie na amen i teraz dopiero to będzie śmiech warte. Jest, dobra moi drodzy, to możemy drugi kawałek odrąbać. Coś to chyba będzie to trochę niedopracowane. O właśnie, widzieliście? Poszedł ten gdzieś kawałeczek tak daleko. Mamy ten lód Flightmara i idziemy teraz do szkawki. Tu możemy iść do niej i oddać jej to wszystko, oczywiście. Hedera jest bardzo blisko, więc za daleko nie pójdziemy. Fantastycznie. Nie może się doczekać, aż kur... użyje tego czegoś. Tego karnistra, użyje tego lodu, użyje... Jest to fascynujący proces. Musimy iść do laboratorium. Moi drodzy, co widzę, że... Że tutaj chodzi, że moi drodzy, podczas wszystkich jej, powiedzmy, studiów nad truciznami, toksynami, nigdy nie widziała takiego... Nie widziałem nigdy czegoś takiego, jak to, co odkryliśmy pod mikroskopem w tym momencie. I teraz Stormhead posiada... powiedzmy, że... Posiada tą taką niebezpieczną toksynę, którą może tam... Wiecie, no na przykład jak tą całą wyspę nam zagazowała. I musimy to zniszczyć. Musimy on... Aha, i ktoś musi nam powiedzieć, musimy odnaleźć asset, kiedy będzie. Kiedy my będziemy gotowi, moi drodzy, przenosimy się na krawędź i zaraz zobaczymy, co ciekawego się wydarzy na krawędzi. Astrid jest tam, podlecimy sobie trochę. Ja, że kostium, nie wiem dlaczego, raz działa, raz nie działa. Staniemy sobie twarzą w twarz. Dobra, powinien powstrzymać tutaj tą toksynę i coś tam. Moi drodzy, koniec misji. Która to była siódma, to zaczynamy misję ósmą. Albo w sumie skończymy jedną misję kamień w jednym odcinku. Także moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle. Serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.